Hej wszystkim, dzisiaj odcinek z serii Co piszczy w hodowli. Dawno nie było odcinka z tej serii, więc obejdziemy sobie tradycyjnie hodowlę, obejście po hodowli, jak to bywa w tej serii. No i zaczniemy sobie tutaj. Jak wam wspominałem, że w poprzednim odcinku, że będę miał sianko na pościółkę, takie spod kosiarki spalinowej, takie przysuszone, fajne, bardzo ładnie pachnie. I właśnie nim sobie ścielę baranom, królikom, nie ścielę, tylko baranom, kaczogęsiom i kurom. Takie podsuszone sianko, bardzo ładne. Baranów nie ma na pastwisku, jak zawsze. I przejdźmy tutaj. Kaczogęsi dzisiaj siedzą w stajni, gdyż na polu pada mokro, więc na razie dzisiaj będą tutaj siedzieć. Dostały dziś do jedzenia ziemniaki gotowane z pszenicą parzoną, do tego granulat dla kaczek i śruta kukurydziana. Tu górę, jak widzicie, właśnie tym siankiem kurą pościeliłem. One tu mają tym pościelone. I niestety padła mi w poprzednim odcinku, zapomniałem powiedzieć, padła mi jedna kaczogęś. Taka najmniejsza była, osowiała. I niestety padła. I zostało 19 sztuk. Mam nadzieję, że już te ładnie wyrosną. Tu dwa jajeczka od kur. I dzisiaj, jak mówię, niestety taka pogoda nijaka. Raz pada, raz bardzo silny wiatr. Słonko dziś w ogóle nie wychodzi. No i teraz zobaczmy, co u królików. Samczyk za niedługo zostanie dopuszczona do niego samiczka, która to wam zaraz pokażę. On sobie czeka na razie. To młoda samiczka. Ona jeszcze z miesiąc i będzie dopuszczona też do samca. Na razie sobie podrasta. Teraz obok samiczka następna. Ta 2 miesiące. Poczeka jeszcze i będzie też dopuszczona. Ona jest młodsza od tamtej o miesiąc. Więc będzie sobie też czekać. I tutaj samica z młodymi. Ona za jakieś 2 tygodnie zostanie dopuszczona kolejny raz do samca. Właśnie do tamtego, co wspominałem. A maluchy sobie jak na razie z nim siedzą, już samodzielne się robią, więc za jakiś miesiąc odsadzę ją, je od samicy. Tak to u nich by wygląda. I tutaj u góry 4 samczyki. Ten tak za tydzień będzie przełożony tutaj do klatki. Tam jest pusta na razie. I on tam będzie przeniesiony. Będzie na rozpłodnika do stada. A te 3, jeżeli nie sprzedam, to pójdą na ubicie. Ten jest ładny. Srokaty. No i z królików to tyle. Na tą chwilę w hodowli mam, już wam mówię, raz, dwa, trzy, 4 plus 8, 12 plus 4, 16 królików.
na tą obecną chwilę mam w hodowli. I tak, ukór, nic ciekawego, żyją sobie swoim życiem, znoszą jajka, tam kogucik, tutaj kurki. Ta jak zwykle wlatuje mi do obornika, przegrzebuje sobie. I tutaj mam jeszcze taką ciekawostkę. Wysiałem sobie jeszcze nasionka, kilka nasionek do tej doniczki cukinię. Tutaj dynia olbrzymia. Tutaj kabaczek i Patisson Disco. Więc zobaczymy, czy wyjdą. Tutaj wychodzi brzoskwinia albo śliwka, już nie pamiętam. I tu jabłonki bardzo ładnie wzeszły. I tutaj mam jeszcze jedną brzoskwinię. Zobaczę, czy wyjdzie, czy nie. I orzechy, ale orzechy mi się chyba nie przyjęły. Albo je zmroziło. Trawa już się robi bujna, więc za niedługo, tak za miesiąc pewnie, i będą pierwsze sianokosy. Tu jest łąka sąsiada. Moja tam dalej. No i co? Baranów nie będę wam dziś pokazywał. One są na łące, jak mówiłem. W kolejnych odcinkach wam je pokażę. I na dziś to tyle. Jeżeli wam się podobało, łapeczkę zostawcie, subskrypcję, by być na bieżąco. I co? Komentarz. Jeżeli macie jakieś ciekawe pytania, chcecie czegoś się dowiedzieć. I to tyle. Niech się darzy. Trzymajcie się. Hej.